Zapraszam Państwa teraz na debatę młodzieżową na temat oglądania filmów przedstawiających buntowników pomaga zrozumieć samych siebie i własne problemy. Debata ta będzie transmitowana na żywo w internecie na stronie www.edukacjafilmowa.pl oraz www.filmotekaszkolna.pl. Debatę poprowadzi pani Jolanta Bilecka, nauczyciel, konsultant z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zapraszam. Proszę o brawa. Zapraszam również jury. Zapraszam panią Agatę Sotomską z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zapraszam panią Ewę Klonowską z Rybnika. Zapraszam panią Elżbietę Piotrowicz z Gliwic. Zapraszam panią Danutę Górecką z Łodzi. I pana Mariusza Witawskiego z Woli Rządzińskiej. Zapraszam uczestników debaty. Najpierw drużyna z Gdańska. Pani Ania Gawrońska. Pani Zuzanna Kozłowska i pani Iza Ślęzak oraz drużyna z Piaseczna, pani Anita Jastrzębska, pan Mikołaj Wrochna, pan Maciek Amroziak. Witamy bardzo serdecznie i myślę, że wielkie brawa należą się opiekunom merytorycznym zespołów, czyli pani Justyna Całczyńska i pani Jolanta Szatkowska. A ja przekazuję pani Danuta Górecka. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich zebranych na szóstych już filmowych pojedynkach. Za chwilę będziemy świadkami debaty, dyskusji, która ma taką bardzo specyficzną, określoną strukturę. W debacie biorą udział dwie drużyny, jak Państwo widzicie, drużyny trzyosobowe. Jedna z drużyn afirmuje tezę dzisiejszej debaty, czyli że oglądanie filmów przedstawiających bohaterów, którzy się buntują, buntowników, pomaga zrozumieć siebie i własne problemy. Drużyna A, dzisiaj tą drużyną będzie zespół z Piaseczna, musi potwierdzić tę tezę, przedstawiając odpowiednie argumenty. Drużyna, która będzie tę tezę negowała, przedstawiając kontrargumenty i własne argumenty, to drużyna z Gdańska. Każdy z uczestników debaty ma do spełnienia określone zadanie, wypowiada się w określonym czasie. Ten czas będzie mierzył pan Damian i będzie informował członków każdej drużyny, ile jeszcze czasu do końca swojego wystąpienia mu pozostało. Mam nadzieję, że dzisiejsza debata będzie ogromnym przeżyciem nie tylko dla uczestników, ale dla widzów i dla sędziów. Sędziowie, których Państwo przed chwilą poznaliście, będą oceniać następujące jakby elementy debaty, mianowicie argumenty, które przedstawią mówcy, czyli jakość tych argumentów, wagę argumentów. Będą oceniać również dowody na poparcie tychże, a także organizację wypowiedzi, czyli to, czy wypowiedź jest spójna, logiczna, mieści się w określonym czasie i sposób prezentacji. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak tutaj każdy z nas by chciał i że mówcy zaprezentują się z jak najlepszej strony. Życzę powodzenia. Dziękuję. Witam wszystkich.
Nasza grupa, tak jak pani tutaj wspomniała, zajmie się bronieniem tezy. Myślę, że warto naszą tutaj rozmowę rozpocząć od tego, czym jest bunt. Postaraliśmy się tutaj we trójkę stworzyć takie w miarę ogólne pojęcie buntu. I według nas jest to ogół postaw mających na celu wyrażenie sprzeciwu wobec, i teraz można postawić pytanie, wobec czego? Wobec zastanemu porządkowi świata. Czyli możemy pod to podciągnąć ustrój, możemy pod to podciągnąć praktycznie wszystko. Kolejnym rodzajem buntu może być bunt przeciw jakiejś osobie bądź też grupie osób. I myślę, że takim jeszcze trzecim specyficznym rodzajem jest bunt przeciwko własnemu ja, czyli bunt danego bohatera tak naprawdę przeciwko sobie. I tak jak już tu powiedziałem, będziemy starali się tutaj Państwu wszystkim i naszym rywalom dzisiejszym udowodnić, że teza, która została postawiona w temacie, czyli że oglądanie filmów o bohaterach wpływa na rozumienie przez odbiorcę, przepraszam, własnych problemów i własnego ja. No i myślę, że warto tutaj zacząć od pierwszego argumentu, czyli mamy na myśli to, że większość filmów o buntownikach są to dzieła realistyczne, czyli poprzez oglądanie ich jakby widz nie odbiera tego, że to jest nieprawdopodobne, dostrzega tak naprawdę historię, która mogła się wydarzyć naprawdę, przez co te wydarzenia są dla niego także prawdziwe, przez co może przełożyć je na własne życie i własny los. Ponadto te historie bardzo często, prawie zawsze są historiami uniwersalnymi. Czyli tak naprawdę nie jest ważne to, gdzie dzieje się dana historia i czy buntownik i środowisko jest, załóżmy, czarnoskóre, bądź czy pochodzi z Azji, czy tak naprawdę jakiego jest wyznania, bo większość tych historii to historie o idei, czyli nieważne jest miejsce ani okoliczności. Co warto dodać? Myślę, że kolejnym ważnym argumentem jest to, że widz poprzez oglądanie takich filmów dostrzega w tym to, że problem, który został poruszony, dotyczy bohatera, dotyczy także jego, przez co on w tym problemie nie jest sam. Może przez to rozumieć, że wiele osób tak naprawdę na całym świecie ten problem ma i z tym problemem się boryka. Przez co warto dodać, że szczególnie teraz w dobie internetu, gdzie dyskusje o filmach przenoszą się bardzo często na fora internetowe, pod filmami o buntownikach można przeczytać różnorakie wpisy osób, które właśnie w filmach o takich osobach dostrzegają elementy, które dotyczą ich. I przez takie dyskusje osoba dana, można powiedzieć, doznaje takiego oczyszczenia, bo jakby łatwiej jest jej się pogodzić ze swoim problemem z tego względu, że widzi, że nie tylko ona go ma, nie jest z tym odosobniona. Ponadto, bo pogodzenie się z problemem jest jakimś wyjściem, nie jest to wyjście oczywiście według mnie najlepsze, także może poprzez dyskusję dowiedzieć się rozwiązania danego problemu poprzez osoby, które już z tym problemem na przykład sobie poradziły. Co dalej? Bardzo często bunt, może nie bardzo, najczęściej bunt jest buntem właśnie przeciw czemuś z zewnątrz. Teraz chciałbym poruszyć krótko sprawę buntu wewnętrznego, dostrzeganego szczególnie w filmie na przykład Fanatyk według nas, gdzie tak naprawdę największym problemem głównego bohatera jest wewnętrzna walka i próba tak naprawdę zrozumienia siebie i odpowiedniego odebrania własnej duszy, jakkolwiek tego nie nazwiemy. I myślę, że to jeszcze bardziej wpływa na odbiór przez widza z tego względu, że pokazuje, że problemem nie jest tylko zewnątrz, to co nas dotyka jakby ze świata, ale także problemy mogą być w środku. No i jeszcze warto tutaj na koniec dodać, że oglądając taki film, po obejrzeniu tego filmu i dostrzeżeniu tego, co nas tam dotyczy, możemy jakby przewidzieć to, czy nasza postawa będzie słuszna, czy będzie prowadziła jednak do czegoś złego i nie warto podejmować danego działania. Myślę, że dziękuję. Nie, dziękuję. W takim razie poprosimy Elżbietę.
tak, ostatniego mówcę z drużyny negującej tezę o zadawanie pytań. Bardzo proszę. Działa mikrofon? Działa. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Mam myślę dwa takie solidne pytania. Po pierwsze, nie za bardzo zauważyłam różnicę między indywidualizmem a uniwersalizmem buntu w filmach, które przedstawiłeś, ponieważ trochę mi się to kłóci. Z jednej strony zauważasz, że ten bunt jest uniwersalny, każdy może się z nim utożsamić, a z drugiej strony twierdzisz, że do każdego indywidualnie to dociera. Trochę mi się to nie zgadza, bo albo bierzemy definicję buntu i bunt na ekranie jako faktycznie zjawisko ogólne dla każdej grupy wiekowej, jeżeli to jest uniwersalizm, dla każdego problemu, a z drugiej strony indywidualizm, trochę mi się to nie zgadza. Jeszcze tylko pytanie organizacyjne, czy jeśli chodzi o odpowiedzi, odpowiadamy od razu, czy też możemy brać czas? Dobrze, no to może też wstanę. I mówiąc uniwersalizm, miałem na myśli to, że całe tło nie jest tak naprawdę ważne, tylko ważny jest problem bohatera. Nie miałem na myśli tego, że te wszystkie problemy należy uogólniać i to w tym stopniu jest uniwersalne, tylko uniwersalne jest całe tło, a tak naprawdę problem danego bohatera jest indywidualną sprawą. No dobrze, a w takim razie, jeżeli chodzi o fanatyka, tutaj powiedzieli, że to jest świetna forma buntu. Uważam, że to jest bardziej walka. Fanatyk jest paradoksem samym sobie. Uważam, że to nie jest autobunt. To jest raczej walka ze światem, z samym sobą, z otoczeniem. On próbuje coś pokazać, czego wcale nie czuje. Okej. Jednak w naszej definicji buntu, którą przedstawiliśmy na początku, właśnie powiedziałem, że bunt jest sposobem walki, doraźnego pokazania, bo bunt można zinterpretować jako osobę buntownika, można jako niezadowolonego z zastanego porządku świata, z tego co zastał, tak, i on chce to zmieniać, a w jaki sposób to zmienia, walka jest jednym ze sposobów zmiany. No dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Drużyna N prosi o czas przed wypowiedzią pierwszego mówcy drużyny N. Zatem prosimy o pierwszego mówcę o zabranie głosu. Dobrze, dziękuję bardzo. Zacznę może od podania własnej definicji buntu. Mam wrażenie, że wasza jest trochę zbyt chaotyczna, trochę za to, że tam włożyliście. Można to ująć w sumie jednym zdaniem. Bunt jest negacją rzeczywistości. Jakiegokolwiek aspektu rzeczywistości może być negacją siebie samego. To znaczy, odrzucę. Nie wiem, no nieważne. Tutaj nie wchodziłabym w sumie w to, czy nie dzieliłabym bunt na ten taki wewnętrzny, czy może taki przeciwko systemom, przeciwko poszczególnym jednostkom, no, przeciwko czemukolwiek i to tak naprawdę wystarczy. To, co uważam, pierwszym moim argumentem jest w sumie powołanie się na pana Kuszę, który wczoraj nam opowiadał o buncie w duszy, zaczął od takiej krytyki współczesnego kina buntu. Mówił o tym, że filmy wszystkie nakręcone w Stanach o wielkich buntownikach, wszystkie są zaplanowane od góry. Nie ma w nich żadnej naturalności i ciężko się utożsamić z czymś, co od początku jest... Nie jest stworzone z porywu serca. Bunt jest zaplanowany po to, żeby pokazać go dzieciom, a dzieci chwytają go, bo myślą bezkrytycznie, bo odtwarzają postaci pokazane im na ekranie, chcą się do nich upodobnić. Tworzy się taka moda na to, żeby być zbuntowanym. Oni nie czują tego naprawdę. Znaczy, potrzeba buntu jest naturalną potrzebą każdego człowieka, ale teraz jest taka rozdmuchiwana, zwłaszcza przez to kino. Tak bardzo ładnie to wszystko wygląda na ekranie, tylko że ekran, ten świat kreowany nie jest światem rzeczywistym. I próba przeniesienia tych schematów, które tak dobrze się sprawdzają w tamtym świecie, na świat realny, kończy się zwykle porażką. Tak. Tutaj chyba buntownik bez powodu jest bardzo dobrym przykładem. My już tego filmu nie czujemy. On przebrzmiał, a dla nas taki jest w sumie dość śmieszny. Sam tak, ten problem tam przedstawiony i z tego co wiem, kiedy film się pojawił, wywołał wielką falę, wielkie poruszenie w Stanach. Wiele dzieci chciało się upodobnić do tego bohatera i to jest właśnie to, co powiedziałam. Pytanie, czy
to da się zrobić, kiedy ten świat, który widzimy, wiemy, że nie jest rzeczywisty, przerysowany. I ostatni mój argument. Bunt jest czymś bardzo, bardzo krótkim. Dla większości osób jest to tylko jakaś chwila w życiu i poprzez negację całej rzeczywistości tak naprawdę dążą do jej akceptacji. Kiedy zaczynają myśleć krytycznie, starają się stworzyć jakiś własny światopogląd, odrzucają to, co do tej pory uznawali za naturalne, ale potem to akceptują. Przykładem jest Maria, bohaterka Zakazanych Owoców, która na początku żyła we wspólnocie religijnej, którą opuszcza, żyje swoim życiem, bardzo takim lekkim, próbuje wszystkiego, a potem odkrywa, że to już do niej wybrzmiało, to już jest puste i wraca do tej swojej wspólnoty, wszystko się wycisza. Dziękuję. Dziękuję. Ja tak właściwie samych pytań to do końca nie mam, natomiast chciałem po prostu poruszyć kilka kwestii, o których mówiłaś, a w których znalazłem takie jakby nieścisłości, że tak powiem, ponieważ powiedziałaś, że wiele dzieci oglądało te filmy, chciało być takimi jak postacie przedstawione w filmach, które według ciebie były pokazywane dzieciom. Czy to oznacza, że te filmy jednak trafiły do tych dzieci? Nieważne, czy w sposób negatywny, czy w sposób pozytywny. Natomiast mówiłaś o tym, że tak jakby te filmy nie trafiały w ogóle do ludzi i no właśnie, że jednak te dzieci chciały, oglądając te filmy, chciały być, postępowały tak samo, jak było pokazane w filmach, co oznacza, że jednak te filmy miały jakieś przesłanie i dawały ludziom do myślenia, bo jednak tak jakby się sugerowały osoby wydarzeniami z tych filmów. Chwileczkę, muszę uporządkować myśli. Wiesz co, jak zacząłeś mówić, to może powiem to, co mi przyszło do głowy. Cierpienia młodego Wertera. Po przeczytaniu tej książki niektórzy z młodzieńców pod wielkim wrażeniem bohatera także popełnili samobójstwo. Bunt trafia na podatny grunt. Jakby wszyscy go rozumieją, wszyscy go odczuwają, tylko że on jest rozdmuchiwany. Gdyby nie powstała książka o Werterze, te dzieci nadal by żyły i Goethe bardzo żałował napisania jej, zdaje się. Sądzę, że to jest odpowiedź. Mhm. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, ponieważ czy nie powinniśmy brać filmu, jeśli go oglądamy, nie powinniśmy tak naprawdę patrzeć i brać pod uwagę tylko tego, co ten film przedstawia, a nie okoliczności, w których został stworzony, ponieważ tak jak mówiłaś, że te filmy były tworzone na zlecenie kogoś tam przez kogoś i to tak jakby powiedziałaś o takiej jakby masówce, która była po prostu z filmami o buntownikach. Natomiast czy nie powinniśmy brać pod uwagę po prostu... No to ja tutaj może poprę dowodami to, co wcześniej kolega powiedział, że po pierwsze filmy o buntownikach przekazują nam autentyczne, realistyczne problemy i odniosę się tutaj do buntownika bez powodu i poprę ten film, gdyż myślę, że mimo tego, że film powstał w latach 50., to jest to film, który porusza problemy, które młodzież ma także i teraz, czyli te problemy z rodzicami, próby jakoś uwolnienia się i walki z samym sobą. Pokazanie się od lepszej strony, tak? Bo jak wiemy, tutaj główny bohater chciał przedstawić się w odmiennej stronie niż jego ojciec, gdyż przez dłuższy okres się na niego napatrzył i tak jakby zbuntował się przeciwko tym zasadom, które panowały u niego w rodzinie. Chciał pokazać, że no, jest mężczyzną w porównaniu do swojego ojca. I myślę, że tutaj James Dean jako ikona ogólnie, moim zdaniem jest to ikona na całe, nie tylko na określony czas, tylko ogólnie na całe te, może nie stulecia, wieki, lata, pokazuje te problemy. Ponadto tutaj jest także Absolwent, który jest moim zdaniem też bardzo podobnym filmem do tego buntownika bez powodu i także pokazuje tutaj bunt głównego bohatera przeciwko rodzinie, który także jest popularny.
Tutaj jeszcze jest a propos tych for, które także mówił Mikołaj, że pozwalają nam się utożsamić i próbować walczyć ze swoimi problemami, to myślę, że tutaj jest dobrym przykładem jest Sala samobójców, gdzie główny bohater nie mógł się pogodzić z własnymi problemami, z tym, z własną orientacją i po prostu zaczął szukać tak jakby ucieczki, co prawda w internetowy świat, ale przez pewien okres dawało mu to jakieś ukojenie, mimo że no, zakończyło się tragicznie dla samego bohatera. Tutaj jeszcze a propos tego, że nie potrafią, pomagają nam nie tracić nadziei, tak? I możemy spojrzeć na to, że zwykły człowiek potrafi tak jakby wznieść się wyżej, mimo że, mimo wcześniejszej pozycji społecznej, tak jak było w Służących, gdzie główne bohaterki dzięki pomocy jednej z kobiet mogły się wybić i każdy mógł usłyszeć o ich problemach. I dzięki temu właśnie był przedstawiony w ten sposób ten bunt, że to pomaga im tak jakby właśnie się wybić, tak jak już mówiłam. No i to tyle. Dziękuję. Powiedziałaś o Sali samobójców, o tym, że bohater, że cała sytuacja dla bohatera zakończyła się tragicznie, bo umarł. A zaraz potem powiedziałaś, że filmy o buntownikach pomagają nam nie tracić nadziei, bo widzimy w nich samych siebie. No tutaj bohater Sali samobójców jest takim współczesnym Werterem, chyba można powiedzieć. I tak jak z Wertera brać przykład można i popełniać samobójstwo, tak samo z niego. Myślę akurat, że tutaj zależy od człowieka, jak on się odnosi do tych wszystkich spraw. I tutaj na przykład mieliśmy przedstawienie bohatera, który był jednak słaby psychicznie i nie mógł sobie poradzić z tym wszystkim. Ale myślę, że nie wszyscy tak kończą i jednak są tak, że dla niego przez pewien okres ta ucieczka w ten internetowy świat była dobra. Tak? On tak jakby z początku radził sobie z tym, zaczął sobie z tym radzić, stawiał, tak jakby stawał się, no nie wiem, może to dawał mu jakąś radość w pewnym sensie, ale zakończyło się dla niego tragicznie, ale przez ten pewien okres jednak dawało mu tą nadzieję, mimo tego, że tak się to dla niego zakończyło, tak? Dobrze, nie mam więcej pytań. Chciałam na początku nawiązać do filmu, o którym powiedziałaś, do Absolwenta, zgodzę się, jest to film kultowy, lecz zwróciłam uwagę na to, że mówiłaś o jego buncie przeciw rodzinie, lecz moim zdaniem główny bohater od początku tkwi w nieautentyczności, ponieważ oglądając ten film, od początku wiemy praktycznie jak to się skończy, że ten bunt, tak jak mówiła koleżanka, zostanie wyciszony. On od negacji przejdzie do akceptacji, wywalczy swoje, ale to będzie chwilowy zryw, który on zresztą zamanifestuje w sposób żałosny, tak? Machając krzyżem jak maczugą, a poprzez małżeństwo i tak wróci do konserwatywnego środowiska, w którym wcześniej się dusił i no właśnie tak to się skończy dla niego. Chciałam jeszcze nawiązać do tego, co wczoraj powiedział nam pan Kusza, że Hollywood to fabryka produkcji buntu. Teraz coraz częściej filmy o buncie są, no niestety,
komercyjny, tak? Świetnym przykładem jest film Królowie Lata, gdzie główni bohaterowie, chłopcy, nie walczą w imię żadnej wyższej idei, tak jak ty mówiłeś, lecz jest to chwilowy zryw, niczego nie udowodniający rite de passage, ale oni i tak później wracają do rodziny, i tak porzucają swoje wichrzycielskie zapędy. Jest to takie no troszeczkę słabe. Bunt może również pełnić naszym zdaniem funkcję, i coraz częściej się tak dzieje, ozdoby na filmie. W duńskim filmie Jabłka Adama główny bohater Adam, neonazista, buntuje się przeciw dobru po stronie zła, ale też od początku wiadomo, że jego bunt zostanie spacyfikowany, dlatego, że jest po stronie zła. I ten jego bunt w tym filmie dodatkowo służy jako tło do pokazania dobra pastora, pozytywnego bohatera. I jest bardziej taki widowiskowy, nie wnosi, nie uczy, bo tutaj w tej tezie mamy zrozumienie samego siebie, naszych problemów, a to nie uczy, to niczego nie wnosi i bunt w tym filmie jest po prostu haftem, jest ozdobą. Dziękuję. Dziękuję. Możemy przejść do pytań. Myślę... W takim razie prosimy właśnie mówcę pierwszego z drużyny afirmującej tezę o zadanie pytań mówcy N2. Znaczy mamy jakby chcemy sprawdzić wasz punkt widzenia, bo według nas temat, który tutaj został postawiony, czyli zrozumieć samych siebie i własne problemy, jak dla nas jest tematem rzeką. I uważamy, że dla sporej części osób, może nie sporej, ale nawet jeśli nie sporej, to trzeba o tym wspomnieć. Chwila szczęścia, którą ten absolwent miał machając krzyżem, albo którą każdy bohater, który nawet kończy źle i cały wywdzięk jest negatywny, może trzeba powiedzieć, czy te chwile szczęścia nie były tego warte. Czy cała jego droga, która była drogą negatywną, czy on wewnątrz siebie nie twierdzi, że jednak dla tych paru chwil wolno i powinno się? Ale w buncie chodzi teraz twoim zdaniem o chwilę szczęścia i radości wręcz, czy rzeczywiście o walkę w imię jakiejś idei? Bo ja teraz nie rozumiem, chodzi o szczęście, czy rzeczywiście o obronę jakiejś idei, udowodnienie swojego zdania, stanowiska, czy udowodnienie, załóżmy, rodzicom, tak? Tego, jakim się jest. Człowiek nieszczęśliwy może buntować się po to, by być szczęśliwym, i to też jest bunt. Według nas. Może szukać szczęścia i robić wszystko, żeby to szczęście znaleźć, i to może być jego ideą. No tak, może być, ale też chciałabym tutaj powiedzieć na ten temat, do którego nawiązaliście o sali samobójców, że jeśli on poszukiwał szczęścia w sposób uciekania od świata realnego w internet i samookaleczenia, to też może być destrukcyjne. Zgadza się, i może to pokazać odbiorcom, żeby tak nie robić, że on był głupcem. No ale my mamy to, że to pomaga zrozumieć samych siebie i własne problemy. Zgadza A to nie się. Ma nam udowadniać tego, że mamy tak nie robić, tylko to, jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy na siebie spoglądać. Już minął czas. Dziękuję. Drużyna A potrzebuje czas przed wystąpieniem trzeciego mówcy. Minutkę, dziękuję. Minutkę. Prosimy w takim razie trzeciego mówcę z drużyny A, afirmującej tezę, o zabranie głosu. No to podsumowując wypowiedzi moich tutaj
mojej drużyny, jak i grupy przeciwnej. Tak jakby chciałem poruszyć jeszcze, wrócić w tym momencie do tego filmu Buntownik bez powodu, który wy stwierdziłyście, że jest tak naprawdę filmem przebrzmiałym, a i w tym momencie już nic nie można z niego wyciągnąć. A ja uważam, że filmy powinniśmy traktować tak jak sztukę, bo filmy są sztuką i niekoniecznie trzeba patrzeć na nie i szukać znaczenia dosłownego, tylko tak naprawdę, tak jak to też na przykładzie Sali samobójców, gdzie bohater okaleczał się, tak, i pokazywał właściwie, jak nie robić, przez co właśnie pomaga nam zrozumieć własne problemy i siebie w sensie symbolicznym, może w sensie takim, pomaga to nam zrozumieć, pokazuje nam, jak tego nie robić i tak naprawdę pomaga nam to pokonać jakieś przeszkody w inny sposób, który nie skończy się tragicznie dla nas bądź źle. Mówicie też, bardzo dużo mówiłyście o buncie, który tak naprawdę bohater, buntując się, chce tylko zdobyć coś dla siebie, chce tak naprawdę korzyści tylko dla siebie zdobyć z tego. Natomiast mnóstwo filmów mówi o buncie, w którym bohater dla siebie nic nie otrzymuje z tego. Mało tego, często płaci za to jakąś wysoką cenę, nawet zdrowie, życie. Przykładami takich filmów może być na przykład Lista Schindlera albo Służące, gdzie właśnie bohater, buntując się dla dobra innych, nie myśli o sobie. Tak naprawdę... Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Tak naprawdę według mnie filmy przez właśnie niedosłowne pokazywanie, bądź przez... zupełnie na odwrót, pokazywanie realistyczne rzeczy pokazują, pozwalają wielu osobom po prostu zrozumieć przesłanie przez... przez to, co pokazują dosłownie po prostu, żeby każdy mógł się z tym utożsamić i jeśli nie jest w stanie zinterpretować filmu, po prostu oglądając go, wysnuć jakieś wnioski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na samym początku może odwołam się do tego, co powiedziałeś. Mówiłeś o buntowniku bez powodu, abyśmy doszukiwali się tam drugiego dna, jakiegoś ukrytego znaczenia. Trudno mi jest sobie wyobrazić, aby ludzie w naszym wieku lub trochę młodsi, w okresie dojrzewania, gdzie są bardzo podatni na bunt, doszukują się naprawdę ukrytego znaczenia w filmie, który mają podane na tacy. Bardzo ciężko mi jest w to uwierzyć. Sądzę, że mało który młody człowiek, widząc film o tytule, który mówi sam za siebie, Buntownik bez powodu, doszukuje się innego sedna. Film sam w sobie ma bardzo jałową formę według mnie. Uważam, że ten film po prostu przeminął, na nas już nie działa. Można się kłócić, że posiada on uniwersalny przykład buntu. Ja się z tym jednak nie zgodzę. Poza tym, jeszcze na przykład na przykładzie Fanatyka. Jest to typowy przykład młodych gniewnych. Uważam, że Fanatyk jest paradoksem sam w sobie, nic nie wnosi i tylko zakłóca nam poczucie własnego ja. Jest bardzo chaotyczną postacią, bardzo nam mąci w głowach. Jeżeli mówimy o buncie, który jest charakterystyczny dla ludzi mniej więcej w naszym wieku lub trochę młodszych, jest to bardzo, bardzo chaotyczny i bardzo niepoukładany przykład buntownika, który wykracza poza granice moralności, który nie pomaga nam ustalić własnych granic, który nie pomaga nam ustalić własnych zasad, tylko jest bardzo agresywny, jest bardzo mocny, jest bardzo gwałtowny. Ponadto, jeżeli chodzi o Zakazane owoce, film, w którym też uważam jest przykład buntu bezmyślnego i mało konstruktywnego, Marii ucieka ze wspólnoty religijnej, bardzo konserwatywnej, bardzo restrykcyjnej, chcąc poznać miasto, chcąc poznać normalne życie dziewczyny w jej wieku, ale w ostateczności wraca do tej wspólnoty, bo tam czuje się bezpieczna. To jest bunt bardzo niekonstruktywny, to jest bunt bezpodstawny, to jest bunt bezmyślny, to jest bunt, żeby się zbuntować. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim.
Szanowni Państwo i drodzy debatujący, w imieniu tej komisji sędziowskiej chciałabym kilka słów powiedzieć o dzisiejszej debacie. Wydaje nam się, że poziom tej dzisiejszej dyskusji był mniej więcej wyrównany. Ja przypomnę, że o naszej ocenie podlegało przede wszystkim to, w jaki sposób ze sobą dyskutujecie. Chodzi o to, żeby się uważnie słuchać i żeby kontrargumentować. Tak? Zadaniem każdej ze stron jest uważnie słuchać tego, co mówią przeciwnicy, odnosić się do tego i dopiero później prezentować własne argumenty. Tak jak powiedziałam, poziom dzisiejszych pojedynków był dosyć wyrównany, no ale zwycięzcę trzeba zawsze wskazać. I tutaj braliśmy pod uwagę te cztery elementy, tak? Czyli wagę, jakość argumentów, dowody na poparcie argumentów, organizację czasu wypowiedzi i sposób prezentacji. Wydaje nam się, że jedna z drużyn lepiej słuchała i lepiej kontrargumentowała. I pomimo, że ten poziom debaty był wyrównany, to jednak wydaje nam się, że drużyna N lepiej spełniła swoje zadanie. Stąd też palmy pierwszeństwa przyznaliśmy drużynie N, ale oczywiście wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa była linia argumentacji drużyny A. Tutaj szczególnie ten pierwszy mówca nas zachwycił, bardzo precyzyjnie i ładnie te argumenty przedstawił. Także myślę, że wszystkim uczestnikom debaty należą się ogromne brawa. Dziękuję bardzo. No właśnie, i chcielibyśmy tutaj uczestników debaty szczególnie wyróżnić poprzez wręczenie dyplomów i drobnych tutaj upominków. Poprosimy Idę Ślęzak. Może poprosić, wydamy się. Bardzo proszę, gratuluję. Dziękuję. Annę Gawrońską. Proszę bardzo, Aniu. Wszystkiego dobrego. Zuzę Kozłowską. Macieja Ambroziaka. Proszę Maćku, gratulacje. Anitę Jastrzębską. I Mikołaja Wrochnę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze o gorące brawa dla naszego jury. Dziękujemy bardzo. I oczywiście dla naszych uczestników. Dziękuję.